Witam Państwa w imieniu ekipy telewizyjnego Biura Śledczego, z którą tym razem przyjechaliśmy do Tarnowa. Za mną płyta pięknie urastowanego rynku tego małopolskiego miasta. Opowiemy w dzisiejszym programie dwie dramatyczne historie, których bohaterkami były kobiety. Opowiemy o zabójstwie młodziutkiej 17-letniej dziewczyny i o brutalnym napadzie rabunkowym na ciężarną kobietę. Obie te historie zdarzyły się w niewielkich miejscowościach w pobliżu miasta, z którego Państwa witam, namawiając do obejrzenia tego programu, w ramach którego, jak zawsze, apelował będę o pomoc policji, ponieważ w obu tych sprawach śledztwa nie zostały jak dotąd zakończone sukcesem. Zapraszam. Widzę, że nic z Julianem, bo inaczej nie byłoby cię tutaj. 50 zł u Lucyny po raz... mam 100. 100 po raz pierwszy. Jest 150, tak? Dobrze. 150. 150 po raz pierwszy. 150 zł po raz drugi. 150 zł po raz trzeci. 150. Zdaje się, że Lucyna ma większe szanse zdecydowanie. 50. Słucham. Iwona Cygan, 17-letnia uczennica liceum. Razem z rodzicami i dwiema siostrami mieszka w Szczucinie koło Tarnowa. Sympatyczna, spokojna, nie sprawiająca kłopotów wychowawczych dziewczyna. Słucham. Słucham. A, to ty, Reniu. Dzwoniłaś do mnie przed chwilą? Nie, a czemu pytasz? Bo miałam przed chwilą jakiś głuchy telefon. Może to jakaś pomyłka? Być może, ale słyszałam oddech jakiegoś faceta. Nie przejmuj się, teraz pełna takich czubów. No dobra, widzimy się dzisiaj? Tak, spotkamy się po drodze, tam gdzie zwykle. No to dobrze, to na razie. Tak. Cześć. Szczucin to niewielkie nad Wisłą położone małopolskie miasteczko. Do powiatowej Dąbrowy Tarnowskiej jest stąd tą drogą 17 km, do Tarnowa niespełna 50. Iwona była sympatyczną, a także atrakcyjną, ładną dziewczyną. Wielu chłopców szczucińskich się nią interesowało, ale jak dotąd żadnego chłopaka na stałe nie miała. Miała za to serdeczną przyjaciółkę, Renię. Renata uczyła się w Zakopanem, w związku z tym w ciągu miesięcy roku szkolnego wiele czasu na podtrzymywanie tej przyjaźni nie było. Obie dziewczyny nadrabiały to w czasie wakacji. 2 lata temu obie właśnie wakacje spędzały w Szczucinie. 13 sierpnia umówiły się około godziny 19:30. Iwona wyszła z domu, spotkała się z Renią tam, w miasteczku, w Szczucinie, a potem przyszły obie tutaj, do tego zajazdu leśnego, który wtedy nazywał się Mauroks. Były tu mniej więcej 15 minut po godzinie 20. Słuchaj, Iwonko, może byśmy poszły na dyskotekę? Tutaj w Szczucinie ma być. Tutaj, w tym lokalu? No właśnie, nie wiem dokładnie, gdzie. Dobrze, tylko wiesz, niedługo, bo ja tak między 10 a 11 muszę być w domu. Wiesz, rodzice się martwią, a zresztą później boję się sama iść do domu. A co, tak same pójdziemy? Może Marta by z nami poszła? Przecież Agnieszka też na pewno by się wybrała z nami. No zobacz, chłopaki idą, może też z nami by poszli. O, cześć dziewczyny. Dobra, słuchaj. No w porządku. Zapraszam, dzieci, dyskutujecie. Słuchaj, wybieramy się w sobotę na dyskotekę, może byście poszli z nami? A nie ma sprawy. Gdzie pójdziemy? A to na górze. Słyszałam, że nieźle grają. Dobrze, ale ja nie mogę być długo, bo rodzice mi nie pozwolą. Co ty się martwisz? Jeśli nie poszedł, już się martwisz. No właśnie. Ale widzisz, tam psuje się pogoda. Albo wejdziemy do środka, albo idziemy do domu. Ja już idę do domu. Idziesz? No, ja chyba też już pójdę. Gdzie tam, my pójdziemy z wami.
Wisłą, Wisłą, my idziemy teraz w tą stronę na bloki. Wy? My idziemy raczej w tym kierunku. To tak jak żeśmy się umawiali, tak? No, tak, chyba tak, no. Dobrze, to na razie, do soboty. Nie będziesz się bała dalej sama? Nie, no słuchaj, zobaczę, coś ludzie tam idą, także dołączę się do nich. To ja będę u ciebie w sobotę. Tak, tak jak żeśmy się umawiały. Dobrze, wieczorem dobra, w sobotę. Dobra. To na razie, no, cześć. To na razie, tak. Z chłopcami dziewczyny pożegnały się po przeciwległej stronie szczucińskiego rynku, a same rozstały się tutaj. Renata wróciła do Zebry i poszła w kierunku swojego domu, a Iwona ruszyła tędy, ulicą doktora Rudnickiego, dalej do Lipowej, przy której mieszkała. Była godzina 21:30. O tej porze roku to już ciemno, a także pusto. Z tym, że Iwona była dziewczyną ostrożną i miała zwyczaj asekurować tę drogę do domu jakimś towarzystwem. Renata twierdzi, że w głębi tej ulicy majaczyły jakieś dwie sylwetki do dziś nieustalonych osób idące w tamtym kierunku, w towarzystwie których miała, doganiając ich, wędrować do domu Iwona. Ale do tego domu nie dotarła. Mimo, że stąd miała już bardzo blisko. To jest około 1 kilometra. Co właściwie stało się później, nie wiadomo. To, co pokażemy teraz, to policyjne domniemanie, hipoteza śledcza. Zobaczcie, chłopaki, jaka fajna dupa idzie. Ty to dawaj do niej, zagadamy. No dawaj, dawaj. Cześć mała. Co tak sama? Tak jakoś. Słuchaj, może się podwiozę gdzieś. Nie, dziękuję. A dlaczego nie? Nie, dziękuję. To co ty, z jakiego ty świata jesteś? To co, zabawimy się może? Nie, dziękuję. A co? To nie! Policja sprawdzała później szczegółowo dom po domu wzdłuż tej ulicy. Niestety nikt nic nie widział, nie słyszał. Czy rzeczywiście? Czy było tak, jak pokazaliśmy? Czy jakoś inaczej? Czy Iwona znała ludzi, którzy zaczepili ją na tej drodze? Czy jechali i jakim samochodem? Czy byli to obcy? Więcej pytań niż odpowiedzi. Na niebie w tym czasie gromadziły się chmury, zanosiło się na silną ulewę. Nie pasowała? Zaraz zobaczę! Będziesz miała przejażdżkę! Zostaw mnie! Zostaw! Czego jej to mnie uczysz? Puść mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Komisariat Policji w Szczucinie, sierżant Filipski, słucham. Chciałem zgłosić zaginięcie mojej córki, 17-letniej Iwony Cygan. Kiedy córka wyszła z domu? Wczoraj wieczorem. Miała wrócić do 10:00. Może zatrzymała się u koleżanki? Właśnie jej koleżanka powiedziała, że wczoraj były razem w barze, a potem pożegnały się i córka poszła do domu. Wie pan, to może u innej koleżanki? To niemożliwe, dałaby znać. Moja córka to odpowiedzialny człowiek. Przyjąłem zgłoszenie. Udajemy się tam do pana. Ten telefon od ojca Iwony szczucińska policja odebrała dokładnie o godzinie 13:00, 14 sierpnia 1998 roku. Półtorej godziny później zadzwonił następny telefon. Jeden z rolników, mieszkańców wsi Łęka Szczucińska, poinformował, że wracając z pola tym oto wiślanym wałem, w tym miejscu zauważył częściowo obnażone zwłoki młodej kobiety. To jest to miejsce. Do domu Iwony z tego miejsca jest 2 kilometry.
Ciało Iwony Cygan leżało na brzuchu z rękoma związanymi do tyłu w nadgarstkach za pomocą zwykłego plastikowego sznurka. Było częściowo rozebrane. Na szyi Iwony znajdowała się pętla skręcona z pordzewiałego drutu. Bezpośrednią przyczyną zgonu było uduszenie przez zadzierzgnięcie drucianą pętlą oraz częściowe zamknięcie dróg oddechowych krwią spływającą w wyniku doznanych obrażeń twarzy. Rany na ciele dziewczyny zostały zadane twardym, tępym narzędziem z dużą siłą. Śmierć nastąpiła w godzinach rannych 14 sierpnia 1998 roku. Od tej bestialskiej zbrodni, której ofiarą stała się młodziutka, 17-letnia dziewczyna, minął niedługo 2 lata. Sprawcy pozostają nieuchwytni. Śledztwo zostało w tej sprawie już umorzone, ale w każdej chwili można je wznowić. Warunek, że pojawią się nowe okoliczności, nowe dowody i nowi świadkowie. Policja liczy i apeluje za naszym pośrednictwem o zgłoszenie się takich właśnie osób, które mogą do tej sprawy coś więcej wnieść. Przypomnę, że to się wydarzyło wieczorem około godziny 22 w Szczucinie w powiecie Dąbrowa Tarnowska 13 sierpnia 1998 roku. Podobno ulicą Rudnickiego w kierunku ulicy Lipowej jechały tego wieczoru jakieś samochody, w tym jakiś niezidentyfikowany, jeśli idzie o markę, samochód kombi. Kierowcy, pasażerowie tych samochodów proszeni są o kontakt z policją. Także innych samochodów, które mogły krytycznego wieczoru przejeżdżać w miejscowości Łęka Szczucińska przez znajdujący się tam Wiślany Wał, niedaleko miejsca, gdzie dokonano tej zbrodni. Jest jeszcze jedna okoliczność. Są świadkowie, którzy Iwonę Cygan krytycznego popołudnia, wcześniej, około godziny 17, w barze Ambrozja w Szczucinie widzieli kłócącą się z jakimś młodym, 18-letnim chłopcem, którego charakterystyczną cechą były wystające zęby górnej szczęki i niewielki meszek, wąsik pod nosem. Także osoby, które te kłótnie zapamiętały w barze Ambrozja, proszone są o kontakt. Wszyscy świadkowie proszeni są o kontakt, choćby telefoniczny, policja gwarantuje dyskrecję, z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Podam ten numer 014 642 22 24. Chcę teraz Państwu opowiedzieć o następnym dramatycznym zdarzeniu, które rozegrało się tutaj właśnie w tej malowniczej, podtarnowskiej okolicy bardzo niedawno temu, w kwietniu bieżącego roku. W tej opowieści oczywiście wyjaśnimy, kim był ten tajemniczy, od razu powiem, nikomu w tej miejscowości nieznany mężczyzna, o którego krzątaniu się po okolicy dowiedziano się dopiero później, analizując zdarzenia, które chcemy teraz opowiedzieć. Ta miejscowość nazywa się Łowczówek. Położona jest kilkanaście kilometrów od Tarnowa w stronę Zakliczyna. W tym Łowczówku, w tym oto domku mieszka pani Urszula. Młoda 26-letnia mężatka razem ze swoim mężem i jego matką, swoją teściową. Małżeństwo nie ma jeszcze dzieci. Ten stan w najbliższym czasie ma zresztą ulec zmianie. Pani Urszula pracuje w tarnowskiej hucie szkła. Jej mąż w niewielkiej stąd odległości w gminnej spółdzielni. 13 kwietnia bieżącego roku pani Urszula miała nocną zmianę. Wróciła z niej już 14 o 9.30. Męża już w domu nie było, poszedł do swojej pracy. Po domu krzątała się teściowa, a pani Urszula, oczywiście po nocnej zmianie zmęczona, zamierzała jak najszybciej pójść spać.
córka, pójdziesz spać? Pomożesz mi co w ogródku teraz? Nie, wiesz co, mamusia, taka jestem zmęczona. Położę się, prześpię się trochę. Może po południu w polu ci pomogę. No to dobrze, śpij dziecko. Urszula przez chwilę jeszcze słyszała krzętającą się po kuchni teściową, a potem powieki zrobiły się coraz cięższe i w domu zapanowała cisza. Nie na długo. A pan co tu robi? Gdzie to, jakie wyjście? No jak to? Tutaj. Te są zamknięte. No to tam są drugie. To idziemy. Pobita, poraniona i upokorzona Urszula, nasłuchując po jakimś czasie w szoku, wyczołgała się z wnętrza skrzyni tej wersalki, do której wtłoczył ją bandyta i nasłuchiwała, czy nie ma go jeszcze gdzieś w okolicy. Te drzwi wejściowe były zamknięte na klucz przez matkę, która opuściła dom. Na tamtą stronę poturbowana kobieta bała się wyjść, sądząc, że jeszcze on może gdzieś tu na terenie tego podwórka przebywać. Co zabrzmi nieprawdopodobnie, wyszła z tego domu przez ten oto lufcik, raniąc się przy okazji w nogę. Notabene jest to zresztą ta sama droga do wnętrza domu, przez którą wszedł uprzednio bandyta. Pobiegła do najbliższej sąsiadki, mimo że to mało racjonalne, dlatego że jedyny w okolicy telefon miała w domu. Ale człowiek tak zszokowany niekoniecznie działa racjonalnie. Poczuła się pewniej, kiedy wróciła tu z tą sąsiadką i razem telefonicznie powiadomiły policję. W międzyczasie wróciła teściowa, przerażona tym, co stało się pod jej nieobecność. Po chwili przyjechali tarnowscy policjanci z psem, który podjął trop i w odległości kilkuset metrów stąd, doprowadzając ekipę dochodzeniową do lasu, umożliwił znalezienia tego oto scyzoryka, którym posłużył się sprawca. W tym samym miejscu znaleziono także portfel z dokumentami męża Urszuli, który sprawca wyjął ze skradzionej, czarnej, skórzanej kurtki. W sumie zaginęło niewiele przedmiotów. Kilka złotych drobiazgów, 100, może 150 złotych, wspomniana skórzana kurtka. Policja do dziś szuka tego sprawcy.
na podstawie zeznań poszkodowanej, a także sąsiadów, którzy widzieli go szwędającego się poprzednio po wsi, sporządzono portret pamięciowy tego mężczyzny. Prezentujemy go teraz Państwu. Mężczyzna w wieku około 40 lat, wzrost około 175 cm, sylwetka ciała średnia, włosy czarne, gęste, proste, posiadał wąsy, ubrany w koszulę niebieską, ciemną, jasne spodnie. Pani Urszula została po tym dramatycznym zdarzeniu hospitalizowana. Przebywała czas jakiś w tarnowskim szpitalu, poddana szczegółowym badaniom. Na szczęście nie stwierdzono takich obrażeń, które zagrażałyby jej życiu. Co równie ważne, przeżyło dziecko. Mimo że kopano jego matkę w brzuch, w najbliższym czasie całe i zdrowe, jak wykazują badania, przyjdzie na świat. Swoją drogą ciekawe, kiedy dowie się, jakie przygody przeżywała jego matka w okresie poprzedzającym jego narodzenie i czy ujęty zostanie i to dziecko dowie się, kim był ten zwyrodnialec, który kopie ciężarną kobietę po brzuchu także. Tym zainteresowana jest również opinia publiczna i w imieniu tarnowskiej policji prosimy ewentualnych świadków o wszystkie związane z tym incydentem informacje. Przypomnę, to się stało w podtarnowskiej miejscowości Łowczówek 14 kwietnia bieżącego roku o godzinie 11 przed południem. Informacje prosimy kierować do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Numer telefonu oficera dyżurnego 014 63 30 139. Wydział Kryminalny tej komendy, kierunek ten sam 014 62 81 205. Odtworzyliśmy na podstawie policyjnych materiałów śledczych dwie historie. Obie nie mają zakończenia. W obu tych śledztwach mogą Państwo pomóc. Policja, raz jeszcze powtórzę, informatorom gwarantuje dyskrecję. Prosimy o taką pomoc. A na koniec, jak zawsze, dopowiem, że osoby, które występowały w inscenizowanych scenach w naszym programie, są to statyści i nie mają oczywiście nic wspólnego z prawdziwymi bohaterami tych zdarzeń, więc ich wyglądem proszę się nie sugerować. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.